Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zarobiłem tyle kasy, a dokładniej mówiąc na czym. Więc tak, przejdźmy na sam start do tego, ile mam tej kasy. Tej kasy mam 1 miliard 263 miliony. Jest to bardzo dużo kasy. I dlaczego mam tak niski poziom? Od razu mówię, gram na mojej drugiej postaci z mniejszym poziomem. I dlatego tutaj jest po prostu 282 poziom, a nie ponad 2000. Zanim pokażę Wam, na czym to zarobiłem, przejdźmy do takich ogólnych rzeczy. Odkąd gram w GTA Online? I tak. W GTA Online gram od 14 lutego 2019 roku, czyli można powiedzieć, zajęło mi to prawie 5 lat. Jeśli zaś chodzi o czas, jakim to zajęło tak normalnie w godzinach, zajęło mi to 265 dni 15 godzin. A ile jest takich normalnych godzin, już Wam mówię. A normalnie jest to 6375 godzin, dużo. No ale oczywiście tyle nie przegrałem na czysto, bo jeszcze afczyłem po to, żeby zarabiać sobie pasywnie na klubie nocnym czy na innych biznesach. Teraz przejdźmy do tego, ile na czym zarobiłem i na akcjach, czyli na padach, wyścigach, misjach od kontaktów. Zarobiłem na mojej drugiej postaci 40,5 miliona. Teraz przejdźmy sobie do biznesów. Na samym starcie zaczniemy sobie od tego, ile zarobiłem kasy na salonie gier. Jeszcze sobie odbiorę kasę z safe. Wow, niewiele, to jest, myślałem, że będzie więcej. No ale dobra, zalogujmy się do komputerka i zaraz Wam pokażę, ile zarobiłem na salonie gier. I na automatach z salonu gier na mojej drugiej postaci zarobiłem 425 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o klub nocny, to na klubie nocnym zarobiłem prawie 15,5 miliona. Na bunkrze zarobiłem 20 milionów. Na import-export zarobiłem okrągłe 0. Na paczkach, czyli na moim ulubionym biznesie, zarobiłem 158 milionów. Wow, jest to kolosalna kasa, jak na ten mały poziom, który tutaj mam. Jeśli zaś chodzi o hangar, zarobiłem na nim 5 milionów. Teraz przejdźmy sobie do wytwórni i na samym starcie zaczniemy sobie od koki. I na koce zarobiłem prawie 10 milionów. Jeśli zaś chodzi o metę, zarobiłem na niej, już Wam mówię, ile? 6 milionów 700 tysięcy. Zaś jeśli chodzi o marychę, na maryśce zarobiłem 6 milionów. Na drukarni banknotów zarobiłem 5 milionów 300 tysięcy. No i została nam jeszcze najgorsza wytwórnia podrobionych dokumentów. I na niej zarobiłem 315 tysięcy. Jedna sprzedaż była tutaj tylko. Jeśli zaś chodzi o moją agencję, to już Wam pokazuję, ile na niej zarobiłem. Od razu mówię, tutaj jest kasa tylko ze zleceń ochrony i ze zlecenia VIP-a doktora Dre. I na agencji zarobiłem 2 miliony 700 tysięcy. Bo kasa z sejfu się do tego przychodu po prostu nie liczy, sprawdzałem to. Teraz zmienimy sobie postać na moją drugą z ponad 2000 poziomem i pokażę Wam, ile na niej, na czym kasy zarobiłem, a tutaj będą po prostu kwoty, no po prostu bardziej wysokie, więc dobra, zmieniamy sobie 2045 poziom i zaraz Wam pokażę, jak mnie załaduje. Więc dobra, jestem już na mojej drugiej postaci z ponad 2000 poziomem i przejdźmy sobie od razu do tego, ile zarobiłem na akcjach. I tak, na akcjach, czyli na padach, wyścigach, misjach od kontaktów zarobiłem 826,5 miliona. Wow, jest to bardzo dużo, prawie miliard. Na sprzedaży aut, których nie używałem, zarobiłem prawie 20 milionów, a na zakładach zarobiłem prawie 8 milionów. Jeśli zaś chodzi o nagrody za koleżeństwo, zarobiłem na nich prawie 2,5 miliona. A po trupach zebrałem 404 tysiące. Więc tak, przechodzimy teraz do tego, ile zarobiłem na biznesach. I na samym starcie będą automaty z salonu gier. I na nich zarobiłem 13 milionów 900 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o klub nocny, zarobiłem na nim 236 milionów. Z czego prawie 200 milionów na magazynie, a prawie 40 milionów na popularności. Oczywiście na popularności zarabiam od niedawna, dlatego, bo kiedyś była ona nieopłacalna.
od lata 2022 roku jest opłacalna, bo tego czasu wynosi 50 148 minut. Jeśli zaś chodzi o bunkier, zarobiłem na nim 306 milionów 820 tysięcy, no prawie 307 milionów można powiedzieć. Jeśli zaś chodzi o import-export, zarobiłem na nim 56 milionów. I mój ulubiony biznes, czyli paczuszki, i na nich zarobiłem 399 milionów. A zaś jeśli chodzi o hangar, na hangarze zarobiłem 9 milionów 400 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o wytwórnie, to na koce zarobiłem 81 milionów, wow, bardzo dużo. Jeśli zaś chodzi o wytwórnię Mety, zarobiłem na niej 59 milionów prawie, bez 8 tysięcy. Jeśli zaś chodzi o Maryśkę, czy tam zioło, zarobiłem na tym 45 milionów. Jeśli zaś chodzi o drukarnię banknotów, zarobiłem na niej 53 miliony prawie. I ostatnia wytwórnia podrobionych dokumentów, zarobiłem na niej prawie 2 miliony bez 3 tysięcy. Więc można powiedzieć, że grubo ponad 200 milionów zarobiłem na wytwórniach. I tak, jeśli chodzi o zlecenia klubowe z klubu motocyklowego, zarobiłem na nich 156 tysięcy, niewiele. A jeśli zaś chodzi o moją drugą postać z ponad 200 poziomem, zarobiłem na tym okrągłe 0. Tak samo na warsztacie zarobiłem tam okrągłe 0, dlatego tego Wam po prostu nie pokazywałem. Wiecie, żeby sztucznie nie przedłużać tego filmu po prostu. Jeśli zaś chodzi o agencję na mojej głównej postaci, tutaj będą kwoty po prostu znacznie większe, więc logujmy się do komputerka i już Wam to pokazuję i tak. Zarobiłem na agencji prawie 30 milionów, dokładnie mówiąc zarobiłem 29,5 miliona. I jeśli chodzi zaś o warsztat tuningowy, zarobiłem na nim prawie 3 miliony, więc można powiedzieć, że swoje pieniądze głównie zarobiłem na biznesach, i najwięcej zarobiłem na paczkach, bo ponad pół miliarda. Jeśli zsumiemy dochód z obu postaci na tym biznesie. Na sam koniec chciałbym Was zachęcić do oddania głosu w ankiecie, którą wrzuciłem dzisiaj o 15:00. W tej ankiecie pytam się Was, kiedy macie ferie. Jestem po prostu bardzo z tego ciekawy. Więc po prostu gorąco zachęcam Was do oddania głosu. Oczywiście w tej ankiecie jest też opcja taka dla osób, które po prostu już ferii nie mają, bo są starsi. Ja sam Wam powiem, niestety należę do tej grupy osób, które są po prostu za stare na ferie. Przepraszam za to lekko przydługawe zakończenie, ale po prostu chciałem Was zachęcić do dania głosu, bo ciekawi mnie po prostu, w jakim czasie najwięcej z Was ma ferie. No i dobra, to już było wszystko, co miałem Wam do przekazania w tym filmie. Mam nadzieję, że wyszło krótko, zwięźle na temat. Trzymajcie się do następnego odcinka, pa pa.